Muszę przyznać, że od dłuższego czasu patrzę na firmę Canon z lekkim zdumieniem. Kilka miesięcy temu weszła na wydawać by się mogło niesamowicie nasycony rynek laptopów, chcąc powalczyć z największymi o kawałek tego tortu. Teraz w jej ofercie pojawił się pierwszy ultrabook, Canon Elegance 13.3. Jego cena wynosi zaledwie 1299 zł. Chyba się ze mną zgodzicie, że marka Canon raczej nie jest kojarzona z produktami charakteryzującymi się jakością premium. Tymczasem w przypadku tego produktu mamy bardzo pozytywne zaskoczenie. Jak głosi sama nazwa, laptop ten jest elegancki. Wystarczy szybki rzut oka na niego, by stwierdzić, że może się podobać. Urządzenie wyróżnia się nie tylko ładną prezencją, ale także smukłą budową, która ma 12 mm oraz niską wagą wynoszącą niecałe 1,4 kg. Jak przystało na ultrabooka, jest to typowo przenośny sprzęt, któremu nie można odmówić mobilności. Jakość wykonania również stoi na dobrym poziomie. Całość konstrukcji jest dość sztywna, jedynie część wokół klawiatury nieznacznie potrafi uginać się pod palcami, ale nie na tyle, by było to widoczne podczas normalnego wprowadzania tekstu za jej pomocą. Jeśli chodzi o porty i złącza, mamy tutaj dwa pełnowymiarowe USB, microSD, microHDMI i 3,5 mm jack audio, czyli tak naprawdę wszystko to, czego potrzebujemy w ultrabooku. Pokuszę się o stwierdzenie, że Elegance 13.3 ma najlepszy wyświetlacz spośród wszystkich dotychczasowych laptopów Canon i nie będzie to stwierdzenie na wyrost. Począwszy od tego, że 13,3-calowy ekran ma rozdzielczość Full HD, idąc dalej ma bardzo dobre kąty widzenia i kontrast, a skończywszy na tym, że matryca jest matowa. O czym warto pamiętać, to brak czujnika światła i brak niestety opcji obsługi dotykiem, ale chyba w tej cenie nikt by się jej tutaj nie spodziewał. Dodatkowo podczas uruchamiania sprzętu, zwłaszcza gdy jasność ekranu ustawiona jest na wartość powyżej połowy, na ciemniejszym tle widoczne są niewielkie krawędziowe wycieki światła. Podczas typowego użytkowania są one jednak trudno zauważalne. O Elegance 13.3 można powiedzieć wszystko, ale na pewno nie to, że ma niewygodną klawiaturę. Ultrabook Canon miał spore szczęście, bo korzystanie z niego zaczęłam właśnie od pisania w Wordzie. Akurat miałam wenę do pisania recenzji jednego z innych urządzeń, więc nie czekając długo zainstalowałam Worda, dodałam urządzenie do mojej rocznej licencji i zaczęłam pisać. No i od razu okazało się, że wprowadzanie tekstu na Elegance 13.3 będzie moim ulubionym zajęciem w jego przypadku. Ale o tym powiem Wam za chwilę. Klawiatura jest sześciorzędowa, w najdalej wysuniętym od użytkownika rzędzie umieszczone są przyciski funkcyjne. Tu od razu muszę wspomnieć o jednej ważnej i niedopuszczalnej dla mnie rzeczy, mianowicie nie uświadczymy tutaj przycisku Print Screen, który odpowiedzialny jest za robienie zrzutów ekranu. Klawiatura jest pełnowymiarowa, poszczególne przyciski są odpowiedniej wielkości, poza strzałką w górę i w dół, które są strasznie małe. Początkowo może się wydawać, że klawisze są dość sztywne, aczkolwiek można się do nich przyzwyczaić i przymknąć na to oko, bo szybko okazuje się, że jest to zupełnie bez znaczenia, a ich skok, choć niezbyt duży, nie przeszkadza. Koniecznie muszę jeszcze wspomnieć o tym, że klawiatura niestety nie jest podświetlana. Płytka touchpada jest dość sztywna i pokryta lekko chropowatym tworzywem. Przyznaję, że nie do końca przekonuje mnie to rozwiązanie i nie wiem właściwie po co ten zabieg, ale faktem jest, że palec po touchpadzie porusza się gładko, a sama płytka dotykowa odpowiednio reaguje na nasze polecenia. Co więcej, obsługuje gesty multidotykowe typu przesuwanie stron dwoma palcami czy powiększanie, pomniejszanie widoku. Muszę jednak tutaj zaznaczyć, że czasem zdarza się, że gesty te są mylnie odczytywane. Jeśli chodzi o przyciski na touchpadzie, czyli lewe i prawe, działają jak najbardziej ok, natomiast trzeba tu pamiętać, że są dość głośne. Żeby skorzystać z urządzenia, trzeba najpierw otworzyć jego klapę, a to w przypadku Elegance 13.3 nie jest wcale łatwe. Niby na prawie całej długości touchpada jest wgłębienie ułatwiające ten proces, w rzeczywistości jednak okazuje się, że jest ono dość płytkie. Jeśli ktoś nie ma dłuższych paznokci, może sobie z tym nie poradzić. A już na pewno nie jedną ręką, bo prawdopodobnie zastosowano tutaj magnetyczne domykanie, przez co trudno jest oddzielić od siebie dwie części obudowy. Druga ważna rzecz to kąt odchylenia ekranu i tu naprawdę nie mam się do czego przyczepić. Kąt jest szeroki, standardowy dla laptopów, więc pozwala korzystać z urządzenia w każdych warunkach, niezależnie od tego, czy trzymamy je na kolanach, czy stawiamy na biurku. Tu kolejna istotna kwestia, czyli gumowe nóżki, które podwyższają komfort korzystania z laptopa, gdy ten stoi na płaskich powierzchniach typu stół czy biurko. Sprzęt włączony, można zacząć pracować. I dochodzimy tu do kwestii, którą zapowiadałam przy mówieniu o klawiaturze. Stwierdziłam wtedy, że pisanie tekstów na Elegance 13.3 to moje ulubione zajęcie. A wszystko dlatego, że praca w Wordzie nie wymaga dużej mocy obliczeniowej i z nią urządzenie to radzi sobie wręcz wzorowo.
W innych zastosowaniach niestety jest już sporo gorzej. Winowajcą są tutaj użyte komponenty w postaci dwurdzeniowego procesora Intel Celeron N3350 z Intel HD Graphics i 4 GB RAMu. Gdy tylko słyszę Celeron, od razu mam przed oczami sprzęt, który strasznie zamula. Prawda jest bowiem taka, że jeśli mówimy o sprzęcie z procesorami Intela, to jakakolwiek przyjemność korzystania z niego zaczyna się od Core i3. Niższe modele procesorów wydajnością niestety nie grzeszą. No i Elegance 13.3 zdaje się potwierdzać tę teorię. Trudno jest tu czarować rzeczywistość i wcale nie zamierzam tego robić. Robiąc jedną rzecz w danym momencie, Elegance 13.3 jest w stanie to udźwignąć. Ale już odpalenie kilku kart w przeglądarce, YouTube'a w tle i pliku Worda potrafi skutecznie zaburzyć jakąkolwiek płynność działania tego urządzenia. Do tego stopnia, że strony po przejściu z jednej na drugą przeładowują się, a klip na YouTubie zacina. Spójrzmy prawdzie w oczy. Ultrabook Kiano jest typowo jednowątkowy. Jeśli przyjdzie nam do głowy robić więcej niż jedno zadanie naraz, urządzenie to po prostu za nami nie nadąży. Poradzi sobie z prostymi programami do obróbki zdjęć, ale w wielu przypadkach będzie wystawiał naszą cierpliwość na próbę. Kwestią, na którą koniecznie trzeba zwrócić uwagę, jest pamięć wewnętrzna. Jest jej zaledwie 32 GB. No i to chyba wszyscy sobie zdają z tego sprawę, jest strasznie mało. Zwłaszcza dla osób, które chcą przechowywać jakiekolwiek multimedia na swoim laptopie, jak chociażby kilka archiwów zdjęć z różnych wyjazdów. No i też strasznie mało, żeby dokonać aktualizacji Windowsa bez użycia zewnętrznego nośnika. Tu jednak Kiano postanowiło stanąć na wysokości zadania i zaoferować użytkownikowi możliwość rozszerzenia pamięci. Wystarczy dosłownie kilka minut, by w dolnej części laptopa pod klapką serwisową zamontować dysk SSD o pojemności do 256 GB. Jeśli chodzi o audio, głośniki są dwa. Znajdziemy je w dolnej części podstawy, przez co można mieć obawy o to, że dźwięk będzie przytłumiony i zagłuszany. I faktycznie tak się dzieje, pod warunkiem, że trzymamy laptopa na kolanach. Na płaskich powierzchniach nie mają one bezpośredniej styczności z biurkiem czy stołem, więc ten dźwięk nie jest przytłumiany. Sama jakość dźwięku, no cóż, jest ok, ale pod warunkiem, że nie oczekujemy nie wiadomo czego od urządzenia za 1300 zł. Basów nie uświadczymy, a sam dźwięk jest dość pusty i bez jakiejkolwiek głębi. Do dialogu w filmach spokojnie się nadaje, do okazjonalnego słuchania muzyki też, ale nie do nałogowego. Dodatkowo głośniki wcale nie są głośne. Elegance 13.3 został wyposażony w akumulator o pojemności 10 000 mAh i jest to jego ogromna zaleta. Od ultrabooków wymagamy bowiem, by poza lekkością i niewielką grubością oferowały też długi czas pracy z dala od gniazdka. Kiano deklaruje, że urządzenie to jest w stanie pracować do 10 godzin. A jak jest w rzeczywistości? Po kilku tygodniach spędzonych z Elegance 13.3 jestem w stanie uwierzyć w zapewnienia producenta. W pewnych warunkach faktycznie jest to do zrobienia. Co prawda mi nie udało się dociągnąć do deklarowanych 10 godzin, jednak 8 godzin udawało mi się osiągać kilkukrotnie, przy czym było to w scenariuszach przy najniższej jasności ekranu z włączonym Wi-Fi i plikiem Worda. Przy wyższej jasności wyświetlacza i działając na kilku kartach w przeglądarce, standardowo udawało mi się wyciągać około 7 do 8 godzin, co i tak uważam za bardzo dobry wynik. A na uwagę zasługuje jeszcze fakt, że urządzenie nie ma problemów z nadmiernym uciekaniem procentów naładowania baterii w trybie uśpienia. Pełne naładowanie Elegance 13.3 trwa około 4 godziny i trzeba pamiętać, że odbywa się ono przez dedykowany port do ładowania. Podsumowując, z Kiano Elegance 13.3 spędziłam ostatnie tygodnie. Starałam się i robiłam dosłownie wszystko, by było to moje główne i jedyne narzędzie pracy. Niestety nie było to możliwe. O ile oczywiście pisanie na nim nie stanowiło najmniejszego problemu, czego dowodem niech będzie chociażby fakt, że jego recenzja tekstowa powstała właśnie na nim, tak już bardziej zaawansowana obróbka zdjęć czy edycja i późniejszy rendering wideo no niestety w ogóle nie wchodziły w grę. Tylko że ja doskonale wiedziałam, że rozpoczynając test Elegance 13.3, że to nie jest sprzęt dla mnie i że z wieloma zadaniami nie będzie mu po drodze. Mimo wszystko jednak nieźle sprawdzał się podczas dni typowo biurowych, kiedy do napisania miałam masę maili i kolejne recenzje czekały w kolejce, by dokończyć je w Wordzie. Przy tym wszystkim jednak trudno było mi nie dostrzec dłuższego oczekiwania na wczytywanie się strony internetowej, czy nawet dłuższego przechodzenia pomiędzy kartami w przeglądarce. Takie rzeczy, będąc bardziej zaawansowanymi użytkownikami, po prostu się dostrzega. Jak to powiedział w swojej recenzji Paweł, zwany również jako Mobzilla,
pod którą tak naprawdę ja mogę się podpisać i zgodzić w 100%. Kiano Elegance 13.3 to ultrabook za 1299 zł, który działa jak ultrabook za 1299 zł. No nic dodać, nic ująć. Do tego jednak jak na swoją cenę wygląda naprawdę dobrze. Ma ekran IPS, do którego trudno jest się przyczepić. Oferuje długi czas pracy z dala od ładowarki, a i klawiatura zasługuje na słowa pochwały. Podobnie zresztą jak opcja dołożenia dysku SSD, co przy 32 GB pamięci wewnętrznej jest wręcz wybawieniem. Jestem przekonana, że przedstawiciele biznesu z całą pewnością wybiorą droższe urządzenia z bardziej wydajnymi podzespołami. Ale już osoby wchodzące w kategorię laptopów, jak osoby starsze czy przedstawiciele młodszego pokolenia, mogą okazać się odpowiednią grupą docelową dla tego typu produktu. A wy co myślicie na jego temat? Dajcie koniecznie znać w komentarzach. A ja tymczasem was pozdrawiam. Miłego dnia. Cześć!